Dzisiaj coś innego, nie klasycznego, ale tylko to, że tak powiem, dodam na YouTube'a, bo nie ma tego nigdzie, nie można tego znaleźć. Też sam szukałem, jak wymienić tylną żarówkę w kaktusie. Citroen C4 Kaktus to jest ten samochód z tymi plastikami po bokach, nie? Czyli tak, tu jest światło stopu. Trzeba otworzyć tą kratkę. To jest taka kratka, to ją tylko się podważa. I tu wezmę, bo wykręciłem. Jest taka plastikowa nakrętka. Nie wiem, czy widać cokolwiek. Gdzieś tutaj ręką wypatrzył. O, widzicie? Widzicie ten gwint? To tam się odkręca tą plastikową nakrętkę. I powiem wam szczerze, chyba ta lampa się trzyma tylko na tym, bo już widzę, że. O, zaczyna wychodzić. Kolejna sprawa, którą musimy zrobić. To odpiąć tą wtyczkę, także odpinam ją i zaraz zobaczymy, jak lampa wygląda dalej. Wtyczka wypięta. Tam od spodu jest taki przycisk. Wyjmę lampę, zaraz zobaczymy. Tu jest taki przycisk, tu trzeba to nacisnąć. I to jest oto cała lampa do Citroena C4 Kaktus. Muszę teraz tak rozebrać ten plastik, wkład, dostać się do środka. Tylko muszę rozkminić zaraz, co tu się rozkręca, i wrócę do was. Czyli temat okazał się banalny. Tu mamy takie, tu już jest zdjęte, i mamy takie o klipsiki. Tu jest jeden, to tylko odchylamy. Drugi, trzeci, czwarty i piąty, i wychodzi cały wkład lampy. I tutaj mamy spaloną żarówkę światła stopu. I to raczej będzie ta żarówka, bo jest cała przykopcona. No i standardowo wyciągniemy, zmienimy, złożymy wszystko do kupy. Sprawdzimy, czy działa. Nowa żarówka założona. Składamy teraz lampę. Czyli tu jest tak przyłożone w miejsce. Powinno wskoczyć to wszystko. O, tu jest, widzicie? O, cyk. Cyk. Jedną ręką dosyć ciężko. Cyk. Cyk. I ostatnie. Siedzi, czy nie? Siedzi, dobra. Siedzi, siedzi. Dobra. Teraz tak. Lampę pakujemy na swoje miejsce. Tutaj teraz bierzemy tą wtyczkę i wtyczkę dajemy w swoje miejsce. Wam trochę ciasno jest, ale. Wtyczka siedzi, teraz lampa na swoje miejsce. Ok, lampa siedzi, bierzemy nakrętkę i ta sama sytuacja jak wcześniej, czyli teraz po prostu wezmę ją i tam, tak jak widzicie, tam gdzie ta śruba wystaje, nakręcę. Na tym polega cała wymiana żarówki światła stopu, czyli to jest ta żarówka w Citroenie C4 Kaktus. Dziękuję za uwagę.